No, sojuszników można wskazać stosunkowo łatwo. To są wszyscy ci, którzy łakną wiedzy, którzy łakną zrozumienia, którym potrzebne jest znalezienie wspólnego języka, w którym mogliby przekazywać po pierwsze swoje pragnienia, swoje dezyderaty, a z drugiej strony przyjmować przekazywane im treści. I to są wszystko zwolennicy pięknego umysłu. Natomiast kim są wrogowie? To są ludzie, no niestety mamy do czynienia dosyć często z takimi, którzy zamykają się w swojej bardzo ograniczonej osobowości, których interesuje przede wszystkim własne ja, których interesuje przede wszystkim własna pozycja w świecie i zawodowa, i uznanie, jakiego mają, czy jakiego spodziewają się. To są ci, którzy no, rzeczywiście przeszkadzają rozwijać się, czy też działać tak, ażeby piękne umysły miały coraz większą siłę oddziaływania, coraz więcej ludzi, żeby chciało im dorównać. No, to są na ogół ludzie biedni, nieszczęśliwi, którzy poszukują wytłumaczenia swoich rzeczywistych czy urojonych nieszczęść, którzy poszukują przyczyny, dla których coś im się nie udało. Coś w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, w pozycji finansowej. Jednym słowem, coś, co ich niepokoi, czego nie lubią, z czym nie mogą się inaczej rozprawić, tylko ostro krytykując między innymi te piękne umysły, z którymi nie potrafią nawiązać dyskusji, nie potrafią przedstawiać jakichś argumentów, które by uzasadniały ich niechęć. Poszukują tutaj w swoim umyśle przyczyn, dla których właśnie spotyka ich takie czy inne niepowodzenie, lub takich przyczyn, które sprawiają, że innym w ich mniemaniu przynajmniej dzieje się lepiej. No, to są głównie wrogowie pięknego umysłu. To już minęły te czasy, kiedy właśnie istniały tylko zwarte podręczniki poszczególnych dyscyplin, które nie odwoływały się do innych dziedzin. W tej chwili czegoś takiego nie ma, nie istnieje w prawdziwie rozwijającej się nauce. Tutaj potrzebne jest, no i tutaj między innymi fatalną rolę odgrywa pewne skostnienie pewnych instytucji, między innymi na uczelniach wyższych, między innymi w poszczególnych kierunkach, które uniemożliwiają łączenie zawodów, łączenie metod, łączenie sposobu myślenia. Wie pan, kiedy ja studiowałem, to chodziłem na zajęcia, które dotyczyły języków Bliskiego Wschodu, które dotyczyły socjologii, które dotyczyły ekonomii, nie mówiąc tam o rozmaitych innych marginalnych już rzeczach, a w tej chwili są takie wydziały, jak na przykład na Uniwersytecie Warszawskim Artes Liberales, ale to są wydziały rzadkie i przede wszystkim dosyć niechętnie widziane przez te struktury, które zostały niejako takie skamieniałe po rozmaitych poprzednich latach i czasach. No a to trzeba teraz szukać czegoś innego i myślę, że kto szuka, ten znajdzie.